smakkujaw.pl, kolorowe ciasto z jabłkami i śliwkami. Upieczemy dzisiaj kruche ciasto, półkruche ciasto z nadzieniem jabłkowo-śliwkowym. Potrzebować będziemy 300 g mąki. My tutaj już mamy odsypaną mąkę tortową. Szklankę cukru. 4 jajka. Jajka mamy od gospodarza z regionu kujawskiego. Będzie potrzebna łyżeczka proszku do pieczenia. 4 jabłuszka i 5 śliweczek, 3 żółte, 2 fioletowe, także z kujawskich sadów. Będzie również potrzebna pół kostki, będzie potrzebne pół kostki margaryny. Mamy tutaj taką palmę z kruszwicy i 1/4 kostki smalcu. Ja dodaję do ciasta smalcu, ponieważ one jest wtedy bardziej kruche. Potrzebna nam będzie również czekolada. Mamy tutaj pół tabliczki czekolady gorzkiej i pół tabliczki czekolady białej do ozdobienia naszego ciasta. Oddzielamy białka od żółtek. Białka użyjemy do ubicia piany, a żółtka użyjemy do kruchego ciasta. O, już jedno jajeczko mamy. Posiekamy margarynę. I wrzucimy do naszej makówry. Dodamy jeszcze odrobinę smalcu. O, i już mamy żółtka z dodatkiem margaryny i smalcu. I teraz to lekko wymieszamy. Żółtka z tłuszczem już mamy ładnie rozmieszane. Dodajemy teraz pół szklanki cukru. O, dosypujemy. Tak, mniej więcej połowę. I przemieszamy wszystkie składniki. I za moment dodamy mąkę połączoną z proszkiem do pieczenia. I będziemy ugniatać nasze ciasto. Do mąki dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia, jeszcze odrobinkę. Teraz to przemieszamy. O, tyle już wystarczy. I wsypujemy do naszej masy. I wszystko za moment, wszystkie składniki za moment połączymy. Składniki mamy już wstępnie połączone. Teraz zacznę wyrabiać ciasto rękoma. Kończymy wyrabianie naszego ciasta. Jego konsystencja jest już właściwa. I zaraz podzielimy je na części. Dzielimy ciasto na 3 części. Dwie części ciasta zawijamy w aluminiową folię i wkładamy na 20 minut do lodówki. Na wysmarowaną tłuszczem blaszkę wykładamy pierwszą warstwę ciasta. Możemy tutaj uformować też takie tutaj delikatnie, niezbyt wysokie ścianki. Obieramy jabłuszka. I teraz bezpośrednio do garnka kroimy w takie mniej więcej cząstki. I to wszystko będziemy razem ze śliweczkami dusić tak około 20 minut na wolnym ogniu. Śliweczki kroimy na takie drobniejsze części, bo one są dosyć twarde. Takie w zasadzie plasterki. Włączamy gaz, stawiamy płytkę, średni płomień i stawiamy nasze
owoce. Od czasu do czasu lekko przemieszamy. Tak, będziemy to dusić około 20 minut, jak nam troszeczkę nasze owoce puszczą soków. Później spróbujemy pod koniec. Jeśli będzie potrzeba, możemy troszeczkę dosłodzić, jedną, dwie łyżki cukru, ale to dopiero zobaczymy pod koniec tuszenia naszych owoców. Nasze owoce już są prawie gotowe. Spróbujemy. Ostrożnie, bo są bardzo gorące. Są wyborne, pięknie pachną, ale myślę, że dodamy troszeczkę cukru. O, tyle pewnie będzie w sam raz. Zamieszamy, poczekamy, jak nam się cukier rozpuści i możemy wyłączyć gaz, żeby jabłuszka i śliwki nam przestygły i zabierzemy się za ubijanie piany. Przelewamy nasze białka do miseczki, dodajemy szczyptę soli, wtedy nam się lepiej ubija i takim oto przyrządem rozpoczynamy ubijanie białek. Jak nam piana zacznie lekko sztywnieć, będziemy dodawać po odrobinie cukru. I wsypujemy ostatnią porcję cukru. Ubijamy. Kończymy ubijać pianę. Sprawdzamy w ten sposób. Jeśli białka się trzymają, to już nasza piana jest gotowa. Nasze owoce już nam przestygły odrobinkę. Próbujemy. Są wyborne. I wykładamy na rozłożone wcześniej ciasto. Od śliwek mamy piękny kolor, taki lekko pomarańczowy. Wyjęliśmy ciasto z lodówki i teraz palcami rozkruszamy na warstwę owocową. Tak, staramy się równomiernie pokryć. Zbliżamy się już do końcowego etapu. Wykładamy pianę z białek. O, i już mamy wyłożoną pianę. Tak, ją tylko delikatnie rozprowadzamy. Przecież jeszcze tutaj dojdzie za moment kruszonka z ciasta. Prawie przedostatni etap, bo jeszcze przecież musimy ciasto upiec. No i będziemy jeszcze ozdabiać czekoladą i śliweczkami. Piekarnik mamy nagrzany. Wkładamy ciasto. Zamykamy i przypominam, że po 20 minutach wyłączamy górną grzałkę. W sumie będziemy ciasto piec około 50-60 minut. Z piekarnikami jest różnie, trzeba cały czas ten proces pieczenia kontrolować, ale mniej więcej 50-60 minut. Za moment będziemy wyjmować ciasto z piekarnika. Rozchodzi nam się już piękny zapach. A w międzyczasie sobie przystroiliśmy talerzyk i na tym podamy nasze ciasto. Wyjmujemy ciasto z piekarnika. Oj, pięknie nam wyrosło. Stawiamy na deseczkę i czekamy, aż ostygnie. Zapach, który się roznosi, jest naprawdę piękny. Kończymy roztapianie czekolady ciemnej w kąpieli wodnej. Robimy to tak, że do większego rondelka wlewamy wodę, do mniejszego wlewamy czekoladę. Oto wszystko po to, żeby czekolada nam się nie przypaliła, bo gdybyśmy postawili ją bezpośrednio na gaz, mogłaby nam się przypalić. Już mamy gotową i zaraz przystępujemy do dekorowania naszego ciasta, które już nieco przestygło. Łyżeczką
Robimy sobie takie wzorki według własnej fantazji. Potem jeszcze przyozdobimy to białą czekoladą. Czekolada nie tylko, że ładnie nam przyzdobi ciasto, ale również ciasto uzyska dzięki temu lepszy smak. I ciasto mamy gotowe. Teraz musimy zaczekać, aż wystygnie i życzymy smacznego.